chowam się przed miastem. Jego cienie żłobią w mojej twarzy wąwóz. Trzeszczy jak ułamek szkła mój codzienny niepokój. Jak wydostać się z cienia, może wtedy będę koncert grać ten na trąbki skrzypce, jakby dźwięki ułożyły się w wiersz. Będę łyżką światła rozweselać to wszystko, żeby w tobie zaśpiewało coś też. Będę koncert grać ten na trąbki skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Będę łyżką światła rozweselać to wszystko, żeby w tobie zaśpiewało coś też. Żeby w tobie zaśpiewało coś też. Moi kochani, z ogromną radością oznajmiam wszystkim zebranym, że rozpoczynają się 20 dni klemensowe, które mają przygotować nas do uroczystości odpustowej ku czci świętego Klemensa. Cieszę się, że tak liczne grono zebrało się w naszej czytelni katolickiej. W tym roku towarzyszą nam słowa z listu świętego Klemensa: bądźmy dobrzy jedni dla drugich, naśladując współczucie i łagodność naszego Stwórcy. Myślę, że te słowa są bardzo aktualne w tych dzisiejszych czasach, w których przyszło nam żyć, tak trudnych. I myślę, że jest to dla nas jakaś wskazówka, droga, którą trzeba kroczyć, jeżeli chcemy być ludźmi szczęśliwymi. Dlatego te słowa są tak dla nas ważne. Rozpoczynamy te nasze spotkania od wernisażu malarsko-rzeźbiarskiego pana Andrzeja Piechockiego, którego bardzo serdecznie witamy. Nie chciałbym nikogo pominąć, więc wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam na tym naszym pierwszym spotkaniu i oddaję głos pani Danusi. Szanowni Państwo, bardzo gorąco i bardzo, bardzo serdecznie witam Was wszystkich. Cieszymy się bardzo, że wreszcie udało nam się zorganizować tak, że jesteśmy wszyscy razem, a nie tylko online. Spotykamy się w zasadzie z okazji pięknego jubileuszu Andrzeja, który w tym roku, co prawda w marcu, ale pandemia nie pozwoliła nam na to, żeby się wszyscy razem mogli spotkać i uczcić ten piękny jubileusz Andrzeja. Nie powiem ile, bo wszyscy wiecie ile ma, a piękny. Proszę Państwa, już żeśmy bardzo dużo toastów wznieśli, dużo było już życzeń, gratulacji. A dziś jest taki czas, by spotkać się z tą niezwykłą pasją Andrzeja, którą ma te talenty. Jakby to Marysia dzisiaj powiedziała, Marysia Nowak, że Andrzeja Pan Bóg obdarzył wieloma talentami. I to prawda. I dzisiaj mamy okazję z tymi talentami się spotkać, z tymi wytworami jego talentów się spotkać.